Młodzi pytają starszych. Na katowickim Muchowcu odbyło się dzisiaj po raz pierwszy Forum Gen, czyli wydarzenie organizowane przez młodych dla młodych. Rozmawiają o bieżących problemach, które z perspektywy młodego pokolenia uchodzą za najważniejsze. Kilkuset uczestników i kilkudziesięciu prelegentów, a wśród nich m.in. Andrzej Bargiel, który zjechał na nartach z K2, Fatima Orlińska. Młode pokolenie też ma głos i wybrzmiał on głośno podczas Forum Gen, wydarzenia, które zorganizowano po raz pierwszy na katowickim Muchowcu. Pokolenie Z, czyli osoby urodzone w latach 1995-2015, o których potocznie mówi się, że nie znają życia bez internetu i mediów społecznościowych. Pokolenie to cechuje realistyczne podejście do życia i szybka reakcja na zmiany. Nie oznacza to jednak, że ze wszystkimi się godzą. Bardzo dużo mówimy o nowych technologiach. I nie tylko pod tym kątem technoentuzjazmu, ale też o pewnych zagrożeniach, które one ze sobą niosą. I młodzi mają już świadomość, że nowe technologie bardzo dużo dają im pozytywów, ale też w jakiś sposób są wyzwaniem dla nich. Zabierają czas, wiem o wielu przypadkach różnych, nie wiem, wzrastającego poczucia samotności, izolacji. Więc na pewno ten temat na naszej konferencji, na naszym spotkaniu będzie ważnym tematem. A mówiąc o nowych technologiach, pierwsza myśl w przypadku młodych to sztuczna inteligencja. Ta zaczyna dominować nie tylko w przestrzeni debaty, ale i tej codziennej, użytkowej, a dalej wpływać na życie m.in. pokolenia Z. Ze sztuczną inteligencją mamy dzisiaj dostęp do niej na wyciągnięcie ręki, no chociażby telefon komórkowy. Wszędzie się z nią spotykamy, na każdym kroku. Czy to Państwo tutaj w telewizji, czy nasi goście. Korzystamy z tych różnych narzędzi inteligentnej, sztucznej inteligencji. Chociażby czy to w szkołach, w kontekście czatu GPT, na pewno sobie ten temat omówimy też w kontekście edukacji. No cały na przykład przemysł wykorzystuje sztuczną inteligencję, roboty, nieroboty, misje kosmiczne, o których będziemy rozmawiać. Podczas Forum Gen na kilku scenach jednocześnie prowadzone były panele dyskusyjne. Jednym z najważniejszych była wojna w Ukrainie, gdzie rozmawiano o tym, jak zachęcić właśnie to młode pokolenie do pozostania w Polsce. I jak się okazuje, w tej dyskusji wciąż jest wiele pytań, ponieważ ci, którzy uciekli przed wojną, chcieliby tu kontynuować naukę, a później podjąć pracę, jednak nie wiedzą, na ile to będzie możliwe. To jest problem z pracą, jest problem z kartą pobytu, kartą Polaka, bo my nie rozumiemy, co będzie dalej. To co będzie po wojnie i czy będziemy my tu studiować, uczyć się albo tam w pracy być? No naprawdę to nie wiemy. I co będzie? My nie wiemy. Ja chciałbym na przykład tam zadać te pytanie, na przykład co będzie po wojnie i jak na przykład tam zostać tu, jeżeli będziesz mieć kartę pobytu. Organizatorzy nie wykluczają, że forum będzie wydarzeniem cyklicznym. Chcą inspirować i motywować młodych do działania, tworzenia i integracji, również międzypokoleniowej.